Czy Bóg istnieje? Kiedyś myślałem, że jest to doskonale zrozumiałe pytanie i że odpowiedź na nie jest dość prosta. Tak, urodziłem się w marginalnie katolickiej rodzinie. Zostałem ochrzczony. Byłem u pierwszej komunii. Postanawiamy. Wierzę świętej katolickiej yy, Przystąpiłem do bierzmowania a potem w życiu śpiewałem o Jezusie z moim chórem gospelowym. Byłem przekonany, że Bóg istnieje i że chrześcijanie mają rację. Z czasem zacząłem myśleć o tym pytaniu trochę inaczej. Pozwól, że Cię zapytam. Czy bnopft istnieje? No, to zależy, nie? To zależy od tego, co to jest bnopft. Jak bnopft jest definiowany? Co jest tą rzeczą, za którą mam się rozglądać, kiedy próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy bnopft istnieje? Może inny przykład. Ups. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Masz rację, to jest kubek. Tylko skąd wiesz? Poznałaś lub poznałeś pewnie po jego cechach, nie? Ma ucho z boku, za które można złapać. Ma dziurkę tu w środku i dno ma, nie? I to nie przechodzi na wylot. Najwyraźniej specjalnie, żeby można było tu coś wlać. I kolisty trochę jest, większość kubków jest, jest odpowiednich rozmiarów. I gdybyśmy zwołali 20 osób do mojego pokoju, to założę się, że bylibyśmy w stanie dojść do solidnego konsensusu na temat cech tego kubka. A jakie cechy ma Bóg? Co to jest Bóg? No, Bóg to jest ta istota, która kocha wszystkich. Albo nie, bo na przykład chrześcijanin Saiten Brugenkate uważa, że niektórych nie kocha. A chrześcijanie z Kościoła Baptystycznego w Westboro uważają, że Bóg niektórych nienawidzi. Na przykład homoseksualistów nienawidzi, nie? Bóg jest wszędzie! Albo nie jest, nie? bo bogowie greccy mieszkali na Olimpie ponoć. Bóg jest istotą, która stworzyła piekło. Albo nie, bo na przykład świadkowie Jehowy myślą, że nie ma czegoś takiego jak piekło. Zresztą yy, adwentyści Dnia Siódmego też tak nie uważają. No i na przykład mieszkańcy wysp Trobrianda też nie, nie. Bóg ma dzieci. Jezusa, nie? Albo nie ma, jak w islamie. Bóg jest mężczyzną. Albo kobietą. Bóg jest wieczny, albo może wyłonił się z chaosu, albo został urodzony. Nie? Bóg może kłamać, albo nie. Bóg jest wszechmocny, albo nie. Bóg jest niezmienny albo nie. Bóg jest moralnie dobry albo nie. Bóg stworzył zło, albo nie. Ale z pewnością Bóg jest osobą, nie? Cóż, kabalista Daniel Matt mówi, że Bóg jest energią, która ożywia wszechświat. A niektórzy panteiści uważają, że Bóg i wszechświat to po prostu to samo. To są synonimy. Nie? Czemu? Czemu nie jesteśmy w stanie zgodzić się na temat tego, czym Bóg jest? Czemu tak dobrze poszło nam z kubkiem, a tak beznadziejnie z Bogiem? Ja myślę, że to jest dlatego, że ten kubek tu jest. I chcę podkreślić, że definicja Boga. W pytaniu o jego istnienie jest niesamowicie ważna. Niesamowicie ważna! Okay? To, co musicie zrozumieć, to to, że różne twierdzenia na temat Bogów przychodzą z całkiem różnymi ciężarami dowodu. Nie? Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat ciężaru dowodu, to mam cały filmik na ten temat. Weźmy bardzo mały ciężar najpierw, dla przykładu. Wiecie, jak łatwo było klasyfikować się jako Bóg w religii egipskiej? Serio, naprawdę łatwo było. Nie trzeba było mieć żadnych cech zaczynających się na wszech, ani w ogóle niewidzialnym być, albo istnieć wszędzie, ani być wiecznym, ani być nieśmiertelnym. To, to w ogóle, to wszystko zbędne było. Weźmy takiego boga jak lwia bogini Sechmet. Nikt nigdy nie mówił, że ona istniała zawsze, albo że stworzyła wszechświat. Albo że jej opinie na temat moralności są lepsze od kogokolwiek innego. Jej CV było dużo chudsze niż te, które przypisuje się bogom, którzy są obecnie modni. Wiecie, jak łatwo byłoby mnie przekonać, że Bóg istnieje? Konkretnie, że taki Bóg jak Sechmed istnieje? To by była najłatwiejsza rzecz na świecie. Serio, po prostu nie więcej niż dwie godziny i. Wierzyłbym, że Sekhmet istnieje naprawdę. I serio, jestem całkowicie otwarty na taką możliwość. Całkowicie otwarty na to, żeby zmienić moje zdanie na temat jej istnienia. Jestem otwarty na to, żeby zmienić moje zdanie na temat istnienia jakiegokolwiek boga. Ale z tą boginią to by była po prostu fraszka. Wyobraźcie sobie, proszę, że Sekhmet mi tu teraz po prostu do pokoju wchodzi. Nie? Wiecie, dwa metry wzrostu, głowa lwicy. O kur... Spokojnie, spokojnie. Czy, czy ty czasem nie jesteś Sekhmet? Bogini wojny i uzdrowienia? Znów się zaczyna. Nie jestem boginią wojny. To jest całkowite nieporozumienie. Ale na Wikipedii piszą, że jesteś. Ach. Uzdrowiłam kiedyś dwóch Egipcjan, którzy ponieśli rany na wojnie. I oni postanowili postraszyć armię przeciwnika tym, że ja jestem po ich stronie. Ale ja nigdy nie namawiałam nikogo do przemocy. To jest w ogóle chore, że po dwóch tysiącach lat nadal to samo. Ach. Przykro mi to słyszeć. Czasami pewnie ciężko jest być Bogiem. Ale jesteś boginią uzdrowienia? Tak, jestem w stanie uzdrowić każdego człowieka z każdej choroby. Wow. A czy nadal kiedykolwiek to robisz? Czy mogłabyś mi pokazać? Jasne, byłabym przecież beznadziejną boginią, gdybym pozostawiła wszystkich bez pomocy, mimo tego, że jestem w stanie uzdrawiać bez żadnego wysiłku. Chodź! Jesteś naprawdę fajną boginią. Tylko zabiorę telefon i klucze. I wychodzimy z bloku, a Sechmed dokonuje wszystkich tych cudów uzdrowienia, które, jak wszyscy wiemy, nigdy nie mają miejsca na zielonoświątkowych nabożeństwach, ani w Lordes, ani nigdzie indziej. Kolej z amputowaną ręką, Sekhmet mu ją odbudowuje. Dzieci z Hajnego Mediną, Sekhmet im odbudowuje kręgosłupy i kończyny. Nakręcam Sekhmet, żebyśmy pojechali do Wielkiej Brytanii i ona tam uzdrawia Stevena Hawkinga. Oh my god, I can walk again. Spotykamy anorektyczkę, która umiera, więc Sechmet ją uzdrawia, przywracając jej optymalną ilość tłuszczu, która się nagle pojawia po prostu w jej ciele i przywraca jej prawidłowe funkcjonowanie hormonów. Dodatkowo poprosiłbym Sechmet, żeby mi pozwoliła zobaczyć, jak jej głowa łączy się z resztą ciała. Chciałbym się upewnić, czy to czasem nie jest jakaś osoba w masce. Ale jeżeli okazałoby się, że to prawdziwa głowa, to wówczas totalnie bym uwierzył, że Bóg istnieje. Totalnie. Absolutnie. Byłbym przekonany, że Bóg istnieje. Tutaj używam słowa Bóg, tak jak robili to Egipcjanie w starożytności. Jak można zauważyć, o tym, że zakwalifikowaliśmy Sechmet jako boga, boginię, głównie zadecydowała jej anatomia, która nie ma żadnego ewolucyjnego sensu, fakt, że umie uzdrawiać w obecnie niewytłumaczalny sposób. Tutaj uwzględnię małą notkę, oraz potencjalnie moglibyśmy zdeterminować, że ona żyła więcej niż 2000 lat. Gdyby dodatkowo okazało się, że ona jest w stanie tworzyć pustynię swoim oddechem oraz że słyszy modły swoich wyznawców, a obydwa moglibyśmy zaobserwować lub zweryfikować, to wzmocniłoby to moje przekonanie, że dobrze ją zakwalifikowaliśmy. Więc uważam, że takie użycie słowa Bóg byłoby wówczas użyteczne jako etykieta, która komunikuje o sobie, która usłyszałaby to słowo, konkretne cechy, obserwowalne w naszym świecie. Jeżeli później zobaczyłbym, na przykład Anubisa, Fota, albo Sobeka, bo jak się okazuje, oni też istnieją, to miałbym już na takiego rodzaju istoty gotowe słowo. Bogowie, musicie zdać sobie sprawę z tego, że znaczenie słowa Bóg, jak znaczenie każdego innego słowa, jest konwencją, jest zgodą co do takiego użycia. Między grupą jakichś ludzi. A nie mam pojęcia, czemu mielibyśmy preferować definicję Boga, którą, no, jak najmój gust, sfabrykowali chrześcijańscy teologowie pocąc się nad swoimi książkami. Głównie nad jedną. Definicję, której w naszym empirycznym doświadczeniu nie odpowiada absolutnie nic. Ale czy mam rację? Bądźmy wielkoduszni i wychylmy się na chwilę w stronę teologów i zobaczmy, czy oni nie oferują czasem czegoś, co jest chociaż troszkę wartościowe. Więc jak monoteistyczny Bóg Teizmu Klasycznego wypada w porównaniu z moim przykładem z Sekhmet? No, Bóg Teizmu Klasycznego ma być wszechwiedzący. Wie wszystko, co między innymi oznacza, że jeżeli masz jakieś zdanie, które ma wartość logiczną, to on ci jest w stanie powiedzieć, jaka ta wartość logiczna jest. Czy jest to prawda czy fałsz? Na pierwszy rzut oka jest to coś, co mogłoby zyskać poważny stopień indukcyjnego poparcia, poparcia z przeszłych przypadków, nie? Tylko że ten Bóg też jest niewidzialny i niematerialny. Ale jest wszędzie i słyszy to, co mówię. Ponoć. Okej. Okay. Um, spróbujmy. E, Boże, czy książę Wali nazywa się Piotr? Może coś łatwiejszego, może nie jest dzisiaj w formie? Um, Boże, czy to jest kubek? To. Mówić jak do słupa, a słup dupa. Obawiam się, że to nigdy nie działało. W ogóle mógłbym tu narzekać dużo więcej, ale nie chcę Was zanudzać. Po latach zastanawiania się nad problemem definicji Boga, zdaje mi się, że jest to zadanie podobne do. Próby określenia nawyków żywieniowych, rytuałów godowych i ewolucyjnego pochodzenia smoka wabelskiego. No tak, gdyby takie coś istniało, to może jadłoby ryby. Tylko, że nie ma żadnych powodów, żeby sądzić, że istniało kiedykolwiek coś takiego, więc po co w ogóle o tym mówimy? Wierzący budują ten stos cech. Wszech dobry, wszechwiedzący, wszechobecny. Jego natura jest podstawą wartości moralnych. Podczas gdy żadna z tych cech nawet nie ma świstka poparcia w dowodach. I do tego dodają całą swoją historyjkę. Ze stworzeniem gatunków, które nie zostały stworzone, ze spowodowaniem globalnego potopu, który nie miał miejsca, z pragnieniem, żeby wszyscy zostali zbawieni, a jednak świadomym zatwardzaniem serc ludzkich, z umiejętnością, żeby zrobić wszystko, co logicznie możliwe, ale nie jest w stanie wypędzić ludu, bo oni mają żelazne rydwany. A potem apologeta zostaje spytany o uzasadnienie tego kupska nagich stwierdzeń, które uzbierał jak skarabeusz. I co wtedy wychodzi z jego ust? Zazwyczaj jakieś wywyższanie niewiadomej, typu. Najlepszym wyjaśnieniem świadomości jest to, że istnieje jakaś niematerialna istota, która to zrobiła. Podczas gdy nawet gdybyśmy całkowicie przyznali tego typu argumentację, to nadal nie stanowiłoby to uzasadnienia dla nawet 0,5% tej maszkary teologicznej, jaką chrześcijanin uzbierał. Nie, serio, jeżeli jesteś wierzący, to zachęcam cię do takiego ćwiczenia. Zrób sobie listę wszystkich cech Twojego Boga. Najlepiej zacznij od nadal istnieje, a potem wiesz, wszystkie jest metafizycznie konieczny, wszechwiedzący, sprawiedliwy. Nawet za pierwszym razem nie musisz doklejać do tego tej swojej historii biblijnej. Ale jak chcesz, to proszę bardzo, to nie wyjdzie ci na korzyść. Idźmy tobie na rękę i najpierw same cechy. A potem weź swój ulubiony, najlepszy argument za istnieniem Boga i zadaj sobie pytanie, zakładając. Że mój argument jest słuszny, czy wykazuje on którąś z tych cech? I zaznacz na liście dokładnie tą, którą wykazuje. To, co zobaczysz, to czarna dziura, która gapi ci się prosto w twarz. A kiedy ją zobaczysz, to proszę przypomnij sobie te słowa: Czas na to, żeby w coś wierzyć, jest po tym, jak ktoś wykaże, że to prawda. Czy Bóg istnieje? No cóż, najpierw musiałbyś mi powiedzieć, który Bóg. Jak definiujesz ten koncept? Z pewnością nie widziałem żadnych dobrych powodów, żeby sądzić, że jakikolwiek Bóg istnieje, ale jeżeli masz jakąś nowatorską definicję Boga, to chętnie ją usłyszę, a potem rozważę, czy rzeczywiście takie coś jest. Kim jest Bóg? Cóż, ja nie wierzę, że są takie osoby w tym świecie jak bogowie, ale jeżeli ty tak sądzisz, to raczej ty powinieneś mi powiedzieć. Wtedy będę mógł ocenić, czy masz rację. Czy mogę go poznać? No, po pierwsze, to nie widzę powodu, czemu to pytanie nie miałoby brzmieć: czy mogę ją poznać? Myślę, że jest dobra szansa na to, że rzeczywistość nie uwzględnia żadnych bogów żadnego rodzaju. Wówczas odpowiedź na to pytanie oczywiście brzmi: nie, bo nie ma nic do poznawania w tej kwestii. Ale jeżeli jakiś przynajmniej jeden Bóg istnieje, to możliwe, że odpowiedź również brzmi: nie, nie możesz, nie ma takiej możliwości. A możliwe, że odpowiedź brzmi: tak. Ale wtedy musielibyśmy usłyszeć Twoją definicję Boga. Ja jestem Łukasz Wybrańczyk. I śmiem wątpić.